Słuchajcie, jesień wcale nie musi oznaczać powyciąganych, zmechaconych swetrów i schodzonych tenisówek. Jesień może być bardzo stylowa, bardzo kobieca, wygodna. Pokażę Wam propozycje inspirowane naturą, więc będą fajne kolory, piękne printy. Zobaczcie. Witajcie w kolejnym odcinku Stylowe. Dziś stylizacje jesienne. Moje drogie, wiadomo, że dla nas kobiet każda pora roku to idealny pretekst na lekkie odświeżenie swojej garderoby. Więc dziś pokażę Wam fajne, kobiece, lekkie, zwiewne i wygodne stylizacje, które będą pochodziły z polskiej marki Greenpoint. To, co fajne w tej marce, to to, że jest na rynku już od 1992 roku i w Polsce ma aż 180 sklepów, więc jeżeli macie ochotę te ciuszki sobie poprzymierzać, to z łatwością znajdziecie ich punkt, ale jeżeli macie ochotę na zakupy przez internet, to oczywiście również znajdziecie ich w sieci. Co ważne, w tej marce mamy rozmiary od 34 aż do 46, więc mam wrażenie, że znaczna większość kobiet w tych rozmiarach odnajdzie coś dla siebie. Jesień jest oczywiście przepiękną porą roku, no ale z czym ona się wiąże? Z końcem wakacji, z początkiem roku szkolnego, z początkiem korków, i naprawdę z bardzo ograniczonym czasem o poranku, żeby się przygotować. Więc żeby trochę ułatwić życie, ta marka bardzo poleca stworzenie sobie takich kapsułowych zestawów, dzięki którym po prostu rano wstajecie i wiecie, co na siebie założyć. Dziś łączymy elegancję, styl i wygodę. Przed Wami pierwsza stylizacja. Jest to delikatna, zwiewna sukienka, którą ja postanowiłam połączyć sobie z kozakami. I właśnie sezon na kozaki uważam za otwarty. Kocham, uwielbiam i uważam, że jesień to już jest moment, kiedy należy je wyciągnąć z szafy, odkurzyć leciutko i przygotować do kolejnej odsłony. Jeżeli chodzi o sukienkę, to zobaczcie, jest przepiękny print. I tak, w tym sezonie, jeżeli chodzi o jesień, bardzo modne będą beże, brązy oraz szarości. No i ta sukienka przepięknie łączy właśnie w sobie te kolory, plus jeszcze mamy odrobinę koloru niebieskiego, który ja uwielbiam. Jeżeli chodzi o krój tej sukienki, to ona jest, powiedziałabym, z jednej strony bardzo zachowawcza, ale z drugiej bardzo klasyczna, przez co uniwersalna. Mam długi rękaw, długość do pół łydki, więc w takiej sukience mogę zarówno iść do pracy, jak i wieczorem gdzieś na kolację, jak sobie właśnie ubiorę wyższe szpileczki, czy też kozaki na szpilce. Co w niej fajnego, oprócz tego, że jest totalnie twarzowy ten print, to bardzo fajny pasek podkreślający talię, to jest coś, co ja bardzo lubię, zawsze pokazuję paseczki w talii, ale mam wrażenie, że dzięki temu ładnie podkreślamy tę naszą kobiecość. Tkanina jest bardzo, bardzo przyjemna dla ciała, przewiewna i też ta sukienka jest o tyle fajna, że w zależności też od tego, co na nią nałożymy, bardzo mocno może się zmienić jej styl. Więc jeżeli do tego będzie czarna skórzana ramoneska, będzie bardziej rockowo. Ale jeżeli na przykład ubierzecie fajny, długi kardigan i tym paskiem połączycie sobie ten kardigan z suknią, to będzie tak bardziej cozy, casual, więc dzięki właśnie tej sukni możecie stworzyć sobie różne piękne stylizacje. A ona jest świetną bazą do tego. I pomimo tego, że kolory na niej są no zdecydowanie takie właśnie stonowane i trochę właśnie jesienne, to mam wrażenie, że wiosną też będzie prezentowała się super, jeżeli ubierzemy do niej jakieś takie sandałki na obcasiku, może troszeczkę jaśniejszy paseczek, dodamy do tego fajną torebkę, miód malina. Druga stylówka, jeżeli chodzi o poszukiwanie inspiracji, to z jednej strony kojarzy mi się to z taką brytyjską arystokracją, z drugiej strony trochę ze stadniną koni, w sumie jedno z drugim też się łączy. I moi drodzy, to są rzeczy, które są absolutnym must have'em w każdej szafie.
Możliwe nawet, że już je macie, ale może chcecie sobie odświeżyć. Natomiast zobaczcie, jak fajną można stworzyć stylizację z czego? Z prostego białego topu, z jeansów, obciślaków, które no są super spodniami, praktycznie pasującymi na każdą okazję i o każdej porze roku. Do tego mam marynarkę, no i ponieważ jesień, a kocham, wiadomo, kozak, no to mam kozak. I teraz tak, powstała mi stylizacja, w której jestem w stanie zrobić wszystko i pójść wszędzie. Jeżeli boicie się o wysoki obcas, to oczywiście możecie podmienić na czarne kozaki, które będą płaskie, albo możecie w ogóle tutaj jeszcze podmienić sobie i założyć buty sportowe. To trochę zmieni charakter całej stylizacji, ale nadal będzie bardzo dobrze pasować. I tak, marynarka ta jest świetna, bo ma doskonałe kolory na jesień, no i bardzo, bardzo modną w tym sezonie kratkę. Co więcej, ja uwielbiam sobie zawsze podciągnąć rękawy, bo to dodaje takiej lekkości, takiego modowego sznytu. I tu zobaczcie, od spodu wychodzi brązowa podszewka, co jest naprawdę fajnym smaczkiem. I w ogóle tworzenie takich stylizacji warstwowych, czyli topik, na to marynarka, na to jeszcze ewentualnie coś w razie zimna, to jest absolutnie bardzo silny światowy trend, więc nie bójcie się tych warstw, próbujcie, ubierajcie różne rzeczy na siebie, to w ogóle będzie fajny eksperyment, jak staniecie przed lustrem w domu i trochę sobie się pobawicie tak naprawdę tą modą. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć a propos jeansów? Te jeansy, one są tutaj obcisłe od góry do dołu, natomiast to, co jest w nich najważniejsze i to, co jest teraz modne, to one mają wysoką talię. Co to powoduje? To, że wydaje się, że macie na maksa długie i szczupłe. I ja to uwielbiam. Szanuję, kupuję. Stylizacja z cyklu elegancko i wygodnie jednocześnie, czyli to jest przykład takiej sportowej elegancji i też to jest przykład właśnie tych zestawów kapsułowych, czyli mając konkretne rzeczy w szafie, możecie je fajnie ze sobą miksować. I świetnym pomysłem jest kupienie nie tylko marynarki, ale właśnie całego kompletu, całego garnituru, dzięki czemu macie szansę go rozkompletować. Co jest fajniejsze niż posiadanie czegoś, co można rozłożyć na mniejsze kawałki. Nie wiem, mam wrażenie, że dzieci to uwielbiają. Dostają całą zabawkę, a za chwilę ona ma 42 części. No i trochę tak jest z modą, że możemy się właśnie nią pobawić. I zobaczcie, ja mam na sobie teraz dokładnie tą samą marynarkę i topik, który miałam przed chwilą. Co zmieniłam? Zmieniłam tylko dół. Mam spodnie od garnituru, mam sportowe buty, bialutkie w kolorze tego topu i powstała naprawdę fajna stylizacja. To też znowu jest taka stylizacja na każdą okazję, bo garnitur no pasuje praktycznie wszędzie. I na bardziej formalne wyjście, okej, może wtedy bez trampeczek, ale pasuje też na jakieś spotkanie w ciągu dnia czy do pracy. Także słuchajcie, to jest opcja bardzo przyjemna i wygodna. O czym jeszcze chciałam Wam powiedzieć? To jest związane z tą marynarką. Słuchajcie, to jest marynarka dwurzędowa. Co to oznacza? Ma guziki w dwóch rzędach. Ciach. I teraz tak, dokładnie tak samo jest w modzie męskiej. Jeżeli mężczyzna decyduje się na założenie marynarki dwurzędowej, to oznacza, że godzi się na to, że ta marynarka musi być cały czas zapięta. Przed chwilą pokazywałam Wam ją z jeansami i ona była odpięta. To była taka ekstrawagancja, na którą myślę, że możemy my kobiety sobie pozwolić. Natomiast w momencie, kiedy rozkompletowujemy sobie marynarkę, natomiast w momencie, kiedy mamy górę i dół od garnituru, czyli tak zwaną całość, no to już wtedy, moje drogie, marynarka zapięta. Absolutnie to będzie wyglądało bardzo ładnie, dużo lepiej niż w momencie, kiedy tutaj wyjdą nam te spodnie, guziki, coś tam. To jest w ogóle niepotrzebne. Czyli elegancja, klasa i zasady. Tego się trzymamy. Ja się bardzo, bardzo dobrze czuję w tych takich naturalnych kolorach, beżach, brązach, szarościach i tych kolorów w najnowszej kolekcji Greenpointu jest bardzo dużo, natomiast tam znajdziecie też przepiękne mięty, lawendy, więc wybór kolorystyczny jest ogromny. Jestem przekonana, że są to kolory, w których będziecie się czuć dobrze i swobodnie. Każda z Was odnajdzie kolor, który jest Waszym odbiciem, który lubicie i w którym czujecie się po prostu piękne.
Inspiracja marki Naturą ma też odbicie w ich podejściu do środowiska. I to akurat jest bardzo fajne, ja też zwracam na to uwagę. I oni, słuchajcie, zwiększają ilość naturalnych tkanin w swojej kolekcji, plus korzystają jedynie z tkanin, które są z certyfikowanych źródeł. Kochani, przechodzimy do kolejnej stylówki. Oczywiście to chyba moja ulubiona propozycja, czyli dres. Jak doskonale wiecie, ja uwielbiam ciuchy, które są modne, ale przede wszystkim wygodne. A w dresie jest najlepiej na świecie. No więc tutaj mamy propozycję bardzo klasyczną, czarną, wygodną, z fajnej tkaniny. No i oczywiście jak to dres, no gdzie można go ubrać? No można w nim pójść na spacer, na niezobowiązującą randkę nawet. Można pójść trochę poćwiczyć, można po prostu poleżeć na kanapie w domu. Więc jak doskonale wiecie, dres ma miliony zastosowań i ja mam wrażenie, że nigdy w domu dresów za wiele. Nie wiem jak Wy. Natomiast jeżeli chodzi o ten konkretny model, to chciałam zwrócić uwagę Waszą na spodnie, które po pierwsze mają taką fajną długość w sumie takiej cygaretki, a po drugie mają takie przeszycia wzdłuż przodu nogi i te przeszycia robią bardzo dobrze naszym nogom, bo optycznie je wysmuklają. Więc jeżeli macie do wyboru zwykłe spodnie dresowe albo takie, to zdecydowanie sięgnijcie właśnie po taki model. Jeśli natomiast macie ochotę troszeczkę dodać pazura tej stylizacji albo po prostu na zewnątrz jest już zimno, to ubierzcie do niego kurtkę typu ramoneska. Zobaczcie, jak to super razem wygląda. Jest ostrzej, inaczej. Po prostu coś tutaj się dzieje, jest właśnie ten pazur, o którym wspomniałam. No i teraz na tą randkę to już na 1000000% można iść w ogóle w tym dresie. No, ciekawa jestem, czy taka stylówka Wam się podoba i czy byście się w niej odnalazły, bo mam wrażenie, że każdy się w tej stylówce odnajdzie. Koniecznie w swojej szafie musicie mieć coś szarego. Ja z szarości wybrałam sweter, bo uważam, że sweterki szare świetnie komponują się z innymi rzeczami, więc będą pasowały do wielu stylizacji. Zobaczcie, ja połączyłam ten sweterek w bardzo prosty sposób, ale dzięki temu tak naprawdę mogę go ubrać bardzo, bardzo wiele razy. Szarość świetnie komponuje się z kolorem jeansu, ale ja dodałam tutaj jeszcze taki smaczek w postaci koszuli, którą mam pod sweterkiem, bo dzięki temu, o, tutaj mi wyszło coś takiego, u góry, takiego kobiecego, ciekawego, a z drugiej strony też bardzo mi się podoba, że właśnie tutaj na rękawkach dzieje się taka sytuacja, że mam fajne połączenie tkanin, takiej delikatnej, przeźroczystej tkaninki, a tuż obok grubego swetra. No i oczywiście jesienią ciepły sweterek to bardzo przyjemna rzecz, przynajmniej ja uwielbiam ciepło, więc to jest absolutny must have. No i cóż, słuchajcie, to jest na pewno stylówka i do pracy, i na kawkę z koleżanką, i na właśnie chłodniejszy spacerek, więc bardzo, jak patrzę na połączenie tych kolorów, jest tutaj klasycznie, ale mam wrażenie, że bezbłędnie. I słuchajcie, w najnowszej kolekcji Greenpoint, która nazywa się W moim rytmie, marka stawia na taką harmonię bycia z samym sobą i na intuicję. I to jest bardzo fajne, bo w tej kolekcji są bardzo różne rzeczy. Delikatne szyfonowe sukienki, bluzki z falbankami, plisowane spódnice, właśnie przyjemne sweterki. I dzięki temu, że mają ogromny wybór, możecie to tak miksować i meczować, żeby stworzyć idealny zestaw dla siebie, kierując się właśnie swoim rytmem i wiedząc, czego właśnie Wy potrzebujecie. Ja mam nadzieję, że tej jesieni znajdziecie czas na to, żeby fajnie się ubrać, żeby stylowo wyglądać na ulicy i dobrze się czuć z samym sobą. Tego Wam życzę. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store.
Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!